21 i 22 maja powiat gliwicki był gospodarzem konwentu powiatów województwa śląskiego. Obrady rozpoczęto w siedzibie gliwickiego starostwa, a wszystkich przybyłych powitali Andrzej Płonka, starosta bielski i prezes Związku Powiatów Polskich oraz starosta gliwicki Waldemar Dąbek. Spotykamy się w każdym województwie, na Śląsku również, przedstawiając problematykę naszych wspólnych zadań, które mamy i problemy, które się z nimi wiążą. Opiniując nie tylko te nasze sprawy związane tutaj z działalnością lokalną, ale również te, które dotyczą legislacji. Dla starostów to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie w tych czasach, jeżeli widzimy, jak to wszystko funkcjonuje. Bardzo istotne jest, żebyśmy byli taką jedną drużyną, mówili jednym głosem. Tematem numer jeden konwentu były sprawy poświęcone służbie zdrowia ze szczególnym naciskiem na sytuację szpitali powiatowych. Te po wprowadzeniu sieci szpitali spotkały się z całym szeregiem problemów, mówi dr Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Poczynając od problemu ryczałtu, który nie do końca pokrywa aktualnie możliwości wykonywania świadczeń w szpitalach, ten ryczałt naliczony na podstawie roku 2015 absolutnie nie pokrywa się z rzeczywistością finansową roku 2019 i to jest sprawa pierwsza. Po drugie, narzucono na szpitale cały szereg obowiązków, które przekazano na przykład z POZ-u jak nocna i świąteczna pomoc. Cały szereg również problemów związanych z funkcjonowaniem doraźnym. Mówimy to otwartym tekstem dzisiaj wszędzie. W mojej ocenie to nie zadziałało tak, jak powinno zadziałać. I trzeba powiedzieć, że w zasadzie 90% szpitali jest pod kreską, a było już w miarę zbilansowana ta działalność. Drugi dzień konwentu to głównie temat finansowania dróg samorządowych w ramach programów krajowych. Podczas spotkania poruszano również bieżące sprawy związane z działalnością powiatów. Starostowie z województwa śląskiego mieli także okazję zwiedzić m.in. zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach oraz odbyć rejs statkiem po kanale gliwickim.